Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym warsztacie z Akademii Zdrowia i Urody. Nazywam się Łukasz Czerniewski, jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Na co dzień zajmuję się kosmetologią i mam nadzieję dzisiaj przybliżyć Wam temat typów skóry, ich pielęgnacji. I chciałbym trochę wspomnieć o takiej typowej, klasycznej skórze nastolatka. Przede wszystkim z problemami trądzikowymi. Wiem, że już wcześniej podczas jeden z warsztatów był poświęcony pielęgnacji skóry trądzikowej. Myślę jednak, że nie zaszkodzi przypomnieć i omówić chociaż pobieżnie tych zagadnień związanych z tego typu skórą, czy jednostką chorobową, czy problemami, którymi bardzo często boryka się obecna młodzież. I tak. O typach skóry myślę, że każdy z Was na pewno już słyszał, czy przy okazji zakupu kosmetyków, czy może w luźnych rozmowach, czy podczas wizyt w gabinecie kosmetologicznym, czy może nawet od lekarza dermatologa podczas jednej z konsultacji lekarskich. Skąd w ogóle wzięły się te typy skóry? I to jest właściwie dosyć ciekawa historia, bo podział na takie podstawowe typy skóry jest naszym polskim wynalazkiem, który myślę, że został wprowadzony około 100 kilku lat temu przez jedną z wiodących ówczesnych firm kosmetycznych. Miało to być ułatwienie dla klienta, jaki kosmetyk, jaki produkt mają wybierać, żeby to było bardziej intuicyjne i oczywiście, żeby zwiększyć sprzedaż. Okazało się, że taki podział na typy skóry jest dla nas również ważny, dla mnie jako profesjonalnego kosmetologa, czyli osoby, która zajmuje się pielęgnacją skóry, ale także jest istotną wskazówką co do tego, jak te skóry pielęgnować, jak powinniśmy się nimi zajmować. I co też jest ciekawe, daje nam pewien obraz tego, jak będziemy wyglądać za 5, 10, 20 lat. I tak, skąd w ogóle wzięły się te typy skóry? Dlaczego nie wszyscy mamy taką samą skórę, która jest organem, powinna teoretycznie pracować u każdego w taki sam sposób i tak samo funkcjonować? Na to wpływa niestety wiele czynników. Różne, jeżeli chodzi o typy skóry, możemy mieć, o tym zaraz będę mówił, jakie te typy są, ale mogą się one zmieniać podczas na przykład niektórych jednostek chorobowych. Duży wpływ na nasz typ skóry, typ cery ma styl życia, przyjmowane leki, pokarmy, czy właśnie nieodpowiednia lub też prawidłowa pielęgnacja, która dąży do tego, żeby znormalizować skórę. Tutaj, zanim przejdziemy dalej, dodam, że jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, śmiało nie krępujcie się, piszcie na czacie, ze względu na to, że myślę, że nie wszystko mogę ująć w tej prezentacji, więc chciałbym też rozjaśniać jakiekolwiek wątpliwości albo po prostu odpowiadać na Wasze pytania. Nie będę tego pewnie robił od razu, ale myślę, że w odpowiednim czasie na pewno odniosę się do wszystkich niejasności i Waszych pytań. Także serdecznie zachęcam do tego, żebyście po prostu pytali. I tak, jeżeli chodzi o typy skóry, to musimy zacząć od skóry normalnej. Skóra normalna jest właściwie takim ideałem, tym do czego dążymy, czy podczas prawidłowej pielęgnacji, czy podczas zabiegów profesjonalnych, kosmetologicznych lub podczas działań dermatologicznych. Taka skóra tak naprawdę nie sprawia żadnego problemu, nie ma żadnych specjalnych wymagań, nie musimy się specjalnie przykładać do jej pielęgnacji, stosować odpowiednich jakichś funkcyjnych produktów. Tutaj od razu nadmienię, że produkt funkcyjny, bo często będę używał tego określenia, to jest produkt, który ma jakieś swoje określone działanie. Czyli na przykład może działać łagodząco lub może działać wchłaniająco nadmiar sebum i tak dalej. To jest produkt, który jest obdarzony swoim takim specyficznym działaniem, który jest ukierunkowany na osiągnięcie konkretnej korzyści. W przypadku cery normalnej, wracając do tematu, nie musimy stosować żadnych takich produktów, bo jest to po prostu cera idealna. Charakteryzuje się ona tym, że ma równomierny koloryt, chociaż z tym też bywa różnie, ale o tym troszeczkę później myślę powiem. Ma przede wszystkim gładką strukturę, może być odrobinę porowata. Tutaj też od razu nadmienię, że porowatość skóry, czy tak zwane pory skórne,
To jest coś, o czym mówimy dosyć potocznie. Te pory skórne, to pojęcie wzięło się tak naprawdę sprzed około 300-400 lat, kiedy funkcjonowało pojęcie porów skórnych, przez które to było w czasach oczywiście, kiedy ludzie byli troszeczkę na bakier z higieną. I pory skórne były taką strukturą w skórze, przez którą wnikały wszystkie drobnoustroje, zarazki. Znaczy wtedy pojęcia drobnoustroju jeszcze nie znano za bardzo, ale przez które wszystko, co mogło spowodować chorobę, dostawało się do wnętrza organizmu. Tutaj będę się jednak posługiwał tym pojęciem porów skórnych, ze względu na to, że jest to po prostu łatwiejsze do przyjęcia i po prostu przyjemniejsze w odbiorze niż mówienie o ujściach gruczołów łojowych czy mieszków włosowych. Więc często będzie się to pojawiało, ale przyjmijmy, że mówię to w cudzysłowie. Wracając do skóry normalnej, widoczność porów, tych, o których przed chwilą Państwu wspominałem, czyli tych ujść mieszków włosowych, będzie nieznaczna, ewentualnie może pojawiać się gdzieniegdzie, na przykład w okolicy nosa czy odrobinę w okolicy policzków, ale nie powinno to być za bardzo zbyt mocno widoczne. Oczywiście skóra normalna charakteryzuje się tym, że nie posiada żadnych wykwitów, czyli zmian, które mogą wskazywać na jakieś jednostki chorobowe, czy tego, co myślę dla młodzieży jest najważniejsze, czyli tak zwanych potocznie pryszczy, czyli krost, grudek i tak dalej. Kolejnym typem skóry, aha, i ta skóra normalna jest tym, do czego dążymy w każdej pielęgnacji, w pielęgnacji gabinetowej czy domowej. Chcemy po prostu osiągnąć taki rodzaj skóry. Skóry, która jest zdrowa, która jest odporna na warunki atmosferyczne i tak dalej, i tak dalej. Kolejny typ skóry to jest skóra sucha. Skóra sucha, jak można się domyślić, charakteryzuje się tym, że jest albo nieodpowiednio nawodniona, albo nieodpowiednio natłuszczona. Jeżeli chodzi o samo natłuszczenie, to na powierzchni skóry nazywamy to sebum, chociaż bardziej profesjonalnie powinniśmy nazywać to łojem. I jest to taka ochrona skóry przed odparowywaniem wody z naskórka, tak zwaną transepidermalną utratą wody. I tutaj musimy rozróżnić, czy skóra jest odwodniona, czy przesuszona. Jeżeli jest przesuszona, to możemy przyjąć, że brakuje jej tego płaszcza hydrolipidowego czy lipidowego. Jeżeli jest odwodniona, to mamy odpowiednią produkcję łoju, czyli skóra może się świecić, ale w dalszym ciągu daje uczucie suchości. Czym jest to uczucie suchości? Bardzo często objawia się takim uczuciem ściągnięcia skóry, lekkiego podrażnienia, może nawet i pieczenia. Bardzo często czuć to na przykład po przepłukaniu, po kąpieli na przykład na basenie, po umyciu skóry, na przykład takim mydłem toaletowym w kostce, albo na przykład po intensywnej ekspozycji na słońce, gdzie skóra jest troszeczkę, może jeszcze nie poparzona, ale jest na dobrej drodze do tego. To jest właśnie to uczucie pieczenia, które charakteryzuje, uczucie ściągnięcia czy pieczenia, które jest charakterystyczne dla skóry suchej. W bardziej zaawansowanych stadiach skóra sucha może nawet się wyłuszczać. Tutaj troszeczkę później pokażę, o co chodzi z tym łuszczeniem się skóry. Może być też obecna łuska. W tym przypadku rzeczywiście musimy się już mocno przyłożyć do odpowiedniej pielęgnacji, mocno zadbać o tę skórę, żeby po prostu nawet mieć nie tyle nawet lepszy wygląd, ile o wiele lepsze samopoczucie, bo osoby, które mają suchą skórę, wiedzą, że może ona sprawiać naprawdę bardzo duży dyskomfort. Co za tym idzie, jeżeli mamy suchą skórę, która jest wtedy skórą o wiele mniej oporną na przykład na warunki atmosferyczne, czy środki drażniące, różnego rodzaju nawet kremy czy produkty kosmetyczne, które są mocno perfumowane, może występować zaczerwienienie, zarumienienie, może temu towarzyszyć również lekkie lub mocne nawet pieczenie. Więc zależy nam na tym, żeby ta skóra sucha została odpowiednio nawilżona, uzyskała swoje odpowiednie natłuszczenie, żeby jej równowaga wróciła do normy, żeby znowu dążyła w kierunku tej skóry normalnej. I w opozycji do skóry suchej stoi skóra tłusta. Skóra tłusta, jak już myślę, że każda z osób może się domyślić, charakteryzuje się z kolei nadprodukcją łoju. Przy nadprodukcji łoju
czyli tego potocznie nazywanego sebum, mamy efekt świecenia się skóry, błyszczenia. Często może być... przepraszam, troszeczkę się zakręciłem. Jeżeli chodzi o to przetłuszczanie się skóry, nadmierną produkcję, nadmierną pracę gruczołów łojowych, które odpowiadają za produkcję łoju, może często dochodzić do powstawania różnego rodzaju zmian chorobowych, albo nawet i do, niekoniecznie musi to być zmiana chorobowa, ale dochodzi wówczas do powstawania tych krost, grudek, czyli tych takich zmian, które są dosyć istotne, znaczy które są charakterystyczne dla trądziku. Przy skórze tłustej często występują one częściej ze względu na to, że aktywność gruczołów łojowych jest po prostu większa. Co jest takim pozytywnym aspektem skóry tłustej, to zazwyczaj jest ona bardziej odporna na czynniki atmosferyczne, czynniki drażniące, jest grubsza, a w efekcie jest bardziej sprężysta i dzięki temu taka skóra o wiele wolniej się starzeje. I myślę, że jeżeli chodzi o taką charakterystykę skóry tłustej, to chyba jest to tak pobieżnie już ujęte. Więc myślę, że przejdziemy teraz do czwartego typu skóry, który tutaj Państwu chciałem przedstawić. Jest to skóra wrażliwa. Tutaj w profesjonalnym środowisku mamy troszeczkę podzielone zdanie, czy jest to typ skóry, czy jest to może jedna z cech skóry. Ale myślę, że tak czy inaczej takie zjawisko istnieje, więc nie kłóćmy się o nomenklaturę, tylko po prostu postaram się Państwu przedstawić cechy takiej skóry. Skóry wrażliwej oczywiście. Skóra wrażliwa ma dosyć sporo wspólnego ze skórą suchą, która jakby nie było też ma skłonność do podrażnień. Skóra wrażliwa jest wybitnie podatna na czynniki drażniące, czynniki atmosferyczne. Bardzo często charakteryzuje się występowaniem rumienia, nawet na skutek, nie wiem, na przykład po myciu twarzy, gdzie tym czynnikiem drażniącym tutaj będzie sam dotyk. Taka skóra może być mocno czerwona. To zaczerwienienie oczywiście przechodzi po jakimś czasie, ale może być też z czasem może się utrwalać, jeżeli nie wprowadzimy odpowiedniej pielęgnacji czy odpowiednich środków zapobiegających temu, ale o tym troszeczkę więcej. Najczęściej rumień występuje, oczywiście może występować na całej twarzy, ale może też występować w tak zwanej strefie T, czy przepraszam, strefie plus, czyli to jest to, co tutaj widzimy. Nazywamy to strefą plus, bo układa się w taki krzyżyk. To, co nam się później przyda, to mamy jeszcze takie strefy jak strefa T. To jest chyba znane każdemu z reklam kosmetyków, czyli tutaj czoło, nos i ewentualnie broda. Często też... Właściwie, nie wiem, przepraszam, raczej rzadko mówi się też o czymś takim jak strefa U. Jest to strefa taka, przepraszam, w kamerze się trochę gubię, od ucha do ucha, przechodząca tutaj przez podbródek, zahaczająca też mniej więcej na linii ust. Tak jak teraz nosimy maseczki, tak możemy przyjąć, że to jest właśnie ta strefa U. Ona będzie charakterystyczna dla pewnego rodzaju trądziku, o którym myślę, że może troszeczkę później Państwu opowiem. Tutaj widzę, że pojawiło się pierwsze pytanie. Tutaj dla osób, które oglądają nas na Facebooku, nie wiem, czy ten czat jest widoczny, więc może przeczytam. Czy jak mam zapalenie atopowe skóry, cera jest wrażliwa? Jeśli jakiś czas temu na policzku pojawił mi się suchy obszar, chcę podkreślić, że cały czas miałam cerę normalną. Jeżeli to jest zdiagnozowane atopowe zapalenie skóry, to takie historie mogą się pojawiać. Trzeba wyeliminować czynniki drażniące, ale myślę, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowany temat. Nie chciałbym tutaj udzielać się oczywiście porad, bo atopowe zapalenie skóry jest jednostką chorobową, która też powinna być skonsultowana przez lekarza. Na pewno to, co ja bym mógł teraz podpowiedzieć, to to, żeby po prostu unikać czynników drażniących, nie stosować produktów z lanoliną i to na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle. Tutaj pojawiło się bardzo też ciekawe pytanie od pani Dominiki, o ile widzę, dobrze? Do jakiego rodzaju skór możemy zaliczyć cerę naczyniową, czy naczynkową też zwaną? Taką cerę zaliczamy raczej do skór wrażliwych, ze względu na to, że ma cera naczyniowa, jak i cera wrażliwa, ma tendencję do występowania rumienia, czy napadowego, czyli takiego utrzymującego się przez chwilę pod wpływem jakiegoś czynniku, lub rumienia utrwalonego.
Więc tutaj wszystko zależy tak naprawdę od nazewnictwa. Różne publikacje nazywają to różnie, w różnych podręcznikach czy w różnych materiałach znajdziecie różne nazwy, ale tak naprawdę poruszamy się głównie wokół tych czterech typów skóry, chociaż jest jeszcze tutaj mały haczyk, ale o tym może zaraz. Dobrze. Tutaj nie widzę więcej pytań, więc myślę, że przejdziemy na tym etapie troszeczkę dalej. I tak. Przy każdym typie skóry wspominałem o odpowiedniej pielęgnacji. Omawianie szczegółowo każdego rodzaju pielęgnacji jest bardzo skomplikowane ze względu na to, że każdy przypadek musimy rozważać odrobinę indywidualnie. Jeżeli mamy na przykład skórę suchą, ale z jakąś jednostką chorobową, tak na przykład tutaj zapalenie atopowe skóry, czy na przykład łojotokowe zapalenie skóry, musielibyśmy zastosować zupełnie różne produkty kosmetyczne czy różne nawet procedury zabiegowe w pielęgnacji gabinetowej profesjonalnej niż w przypadku zwykłej skóry suchej. Tak samo do skóry suchej możemy zaliczyć skórę, która była poddana opalaniu, gdzie doszło do lekkiego poparzenia słonecznego. Też musielibyśmy zastosować zupełnie inne składniki niż w przypadku skóry, która z natury jest sucha. Tak samo traktujemy skórę suchą po leczeniu na przykład trądziku, farmakologicznej terapii trądziku. Inaczej będziemy traktować niż po prostu taką skórę suchą od warunków atmosferycznych. To wszystko jest zupełnie indywidualne, dlatego tutaj będę się starał przemycić takie podstawowe zasady tej pielęgnacji w stosunku do każdej cery. Ale właśnie, jeżeli mówimy o podstawowej pielęgnacji, to musimy wiedzieć, na czym ona powinna się opierać. Oczywiście jest to w dużym stopniu bardzo intuicyjne i też każdy produkt będzie miał swoje indywidualne zastosowanie, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć o tych kilku punktach, które każdy, niezależnie od tego, jaki ma rodzaj skóry, czy stosuje makijaż, niezależnie od płci i wieku, powinien stosować. I przede wszystkim powinniśmy tutaj rozpocząć każdy dzień od porannego oczyszczenia skóry. Tutaj nie będę na tym się skupiał, to może być po prostu zwykłe przemycie skóry jakimś środkiem do mycia twarzy. To może być mycie twarzy przy porannym prysznicu na przykład. Tutaj w tym przypadku jest to, tak jak wspomniałem, no bardzo indywidualne, więc temat pielęgnacji jest naprawdę bardzo szeroki, więc ciężko jest go tak bardzo szeroko omawiać. Warto jest zwrócić uwagę na to, że podczas oczyszczania skóry warto jest używać toników. I tonik bardzo często stosuje się jako dodatkowy środek do zmywania czy zabrudzeń z twarzy, czy makijażu. Najczęściej wygląda to tak, że nanosi się tonik na płatek kosmetyczny i przeciera nim skórę, żeby pozbyć się reszty zabrudzeń. Otóż to jest nieprawidłowe. Raczej powinniśmy skupić się na tym, żeby tonik był stosowany jako swego rodzaju serum, czyli nanosimy niewielką ilość w zależności od tego, jaki jest tonik, czy to jest tonik żelowy, w sprayu, czy w płynie, nanosimy na płatek kosmetyczny lub dłonie i delikatnie wklepujemy w twarz, zostawiamy do wyschnięcia, następnie dopiero potem przechodzimy do dalszych czynności pielęgnacyjnych. Jeżeli skórę mamy oczyszczoną po nocy, przed wyjściem z domu warto zaaplikować kosmetyki ochronne. Dla większości rodzajów skóry przez cały rok powinniśmy używać kosmetyków z filtrem, filtrem UV oczywiście. Nie musi to być wysoka ochrona, taka jak latem w tropikach stosujemy filtry SPF 50. Może to być o wiele niższa ochrona. Często w przypadku osób, które stosują makijaż, te produkty do makijażu są już takimi produktami i pielęgnacyjnymi, i ochronnymi, więc tutaj często to też jest wystarczające. Jeżeli nie stosujemy produktów, które mają różnorakie działanie, musimy zastosować najpierw kosmetyk funkcyjny, czyli tak nakładamy go najbliżej skóry, następnie nakładamy produkt ochronny, czy to krem z filtrem, czy krem chroniący przed warunkami atmosferycznymi, przed zimnem na przykład, czy przed suchym wiatrem. Następnie dopiero po jakimś czasie aplikuje się makijaż. W ciągu dnia raczej nie wykonujemy żadnych czynności pielęgnacyjnych na twarzy, ale warto zwrócić uwagę na pielęgnację różnych innych części skóry, części twarzy, na przykład, nie wiem, pielęgnację ust. Często zapominamy na przykład, szczególnie podczas wakacji, o tym, że słońce świeci nam nie tylko na twarz. Warto na przykład zaaplikować krem ochronny, krem z filtrem UV, na przykład na uszy, kark i tak dalej, i tak dalej.
Też w zależności od tego, jaką pracę się wykonuje, jakie ma się hobby, jakie czynności wychodzą, po prostu wykonujemy w ciągu dnia, warto też aplikować na przykład krem pielęgnacyjny czy ochronny na dłonie. Załóżmy, że w jakieś czynności pielęgnacyjne wykonujemy w ciągu dnia, po powrocie do domu, przed położeniem się spać, lub nawet po prostu po powrocie do domu, kiedy już nikt nie musi nas oglądać, dokonujemy wieczornego oczyszczenia skóry. Dla pań informacja, proponuję bardzo dokładny demakijaż, dwu-trzykrotne mycie demakijaż twarzy. Często nie jest przesadą, w zależności od tego oczywiście ile i jakich produktów kosmetycznych z kosmetyków kolorowych używacie. Jednak zawsze musicie umyć twarz do tak zwanego czystego płatka, czyli jak za ostatnim razem, jak nakładacie jakiś produkt do demakijażu, przeciągacie tym płatkiem kosmetycznym czy innym kompresem na twarzy, wszystko musi być idealnie czyste. Następnie oczywiście po każdym kontakcie z wodą stosujemy tonik. I na tak oczyszczoną skórę dopiero możemy zaaplikować odpowiednie produkty pielęgnacyjne. Do tak zwanej pielęgnacji nocnej, ale też wieczór czy takie zmycie makijażu jest najlepszym też etapem do takiej codziennej pielęgnacji, rozszerzonej pielęgnacji domowej, czyli stosowanie różnego rodzaju maseczek, peelingów i tak dalej, powinno się stosować właśnie na tym etapie. I tutaj też chciałem wspomnieć o odpowiedniej pielęgnacji ciała. Tutaj szczególnie u osób, które są w wieku intensywnego dojrzewania, gdzie zwiększa się masa ciała, zwiększa się wzrost, powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednią profilaktykę rozstępów. Ilość produktów przeznaczonych do tego jest szalenie duża, więc myślę, że nie ma co tutaj przesadzać. Także można też wykonywać, szczególnie tutaj informacje dla pań, profilaktykę celulitu, odpowiednie masaże, odpowiednie kremy i tak dalej. Na pewno to nie zaszkodzi, a na późniejszym czasie może nawet procentować. Tutaj widzę, że pojawiło się znowu troszeczkę pytań. Postaram się odpowiedzieć na co po niektóre. Tutaj pojawiło się pytanie o stosowanie kwasów. Niestety tutaj temat kwasów jest bardzo szeroko stosowany, przepraszam, bardzo szeroki i wymaga wielu tutaj czynników. Raczej, ale tak upraszczając temat, oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, kwasy nisko stężone w pielęgnacji codziennej mogą wpłynąć na cerę trądzikową, oczywiście pozytywnie, ale raczej wstrzymałbym się z ich stosowaniem przed odbyciem odpowiedniej konsultacji właściwie z profesjonalistą, który odpowiednio doradzi stosowanie tych produktów. Tutaj też padło pytanie, czy trądzik może wpływać, przepraszam, czy miesiączka jest zależna od trądzika, czy może odwrotnie, czy trądzik jest zależny od zbliżającej się miesiączki? Oczywiście tak, jeżeli chodzi o trądzik, czy w ogóle funkcjonowanie skóry, to jest to organ, skóra jako organ jest bardzo zależna od hormonów zarówno żeńskich, jak i męskich. Ale też tutaj jest to też dosyć mocno indywidualne, bo też to wszystko zależy od typów skóry, od jej struktury. Ale w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że tak, że im bliżej trądzik, tym skóra jest w gorszym stanie. Przepraszam, im bliżej miesiączka, tym skóra jest w gorszym stanie, ale to też jest bardziej skomplikowany temat. Ale bardzo fajnie, że takie pytania padają. To może na przyszłą edycję Akademii Zdrowia i Urody będziemy mieli tutaj może jakiś nowy wykład a propos właśnie hormonów i ich wpływu na skórę. Tutaj też pojawiło się pytanie z pielęgnacji, czy krem SPF trzeba zmywać olejem? Nie trzeba zmywać olejem, to wszystko zależy od postaci, ale raczej myślę, że zmywanie samym olejem nie jest istotne ze względu na to, że mamy tak doskonałe teraz produkty kosmetyczne, że powinny sobie poradzić nawet z najbardziej tłustymi produktami kosmetycznymi, które aplikujemy na skórę. I padło też pytanie o trądzik na plecach. Tutaj też ciężko jest mi opowiedzieć, niestety odpowiedzieć jednoznacznie, bo tutaj to zależy od nasilenia trądziku, od tego jaka jest jakość zmian, w jaki sposób można się pozbyć takich zaskórników występujących na plecach. Nie chcę oczywiście doradzać, ale takim podstawowym działaniem, które można sobie zapewnić z domu bez angażowania większych środków i bez większego ryzyka, że zrobimy coś nie tak, jest po prostu stosowanie jakiegoś rodzaju peelingów.
Mogą to być nawet rękawice takie peelingujące. Oczywiście musimy dbać przede wszystkim o ich czystość, ale w przypadku bardziej nasilonych zmian raczej zaproponowałbym konsultację dermatologiczną. Dobrze. Tutaj zanim przejdziemy do reszty pytań, to pozwolę sobie już przejść na chwilkę do pielęgnacji skór. Może pojawią się nowe pytania albo na część przynajmniej odpowiem. I tak, wspomniałem już Państwu o tej skórze normalnej jako ideałowi, do którego chcemy dążyć. I taka skóra też jest dla nas rewelacyjna ze względu na to, że nie wymaga ona specjalnej pielęgnacji, poza pielęgnacją, którą właściwie stosujemy intuicyjnie, czyli myjemy skórę, jeżeli jest potrzeba nawilżenia czy ochrony przeciwsłonecznej, to stosujemy. Taka skóra występuje niestety najczęściej u dzieci. Dopiero w wieku dojrzewania zaczyna się ona formować w jakimś konkretnym kierunku, jednak ze względu na stan, jakim jest dojrzewanie i wahania hormonów, najczęściej dochodzi do zmiany skóry normalnej w skórę tłustą. Jeżeli w życiu dorosłym, w wieku dorosłym występuje skóra normalna, raczej występuje ona u kobiet, chociaż bardzo rzadkim przypadkiem jest występowanie takiej skóry u mężczyzn, ale zwykle jest to raczej efekt odpowiedniej pielęgnacji i działań gabinetowych, ale jednak taką skórę można jak najbardziej osiągnąć. Co jest istotne, przy skórze normalnej raczej nie ma potrzeby stosowania kosmetyków funkcyjnych. Wcześniej wspomniałem Państwu o tym, czym jest ten kosmetyk funkcyjny. Co ciekawe, stosowanie kosmetyków na przykład z kwasami tutaj wspomnianymi w sposób niezbyt rozważny na skórę normalną może doprowadzić do występowania cech wrażliwych. Ta skóra może być uwrażliwiona przez jakiś czas, może dochodzić do przesuszania jej ze względu na uszkodzenie, zaburzenie tego procesu rogowacenia czy funkcjonowania gruczołów ujowych. Więc tutaj ja bym powiedział prostą zasadę. Jeżeli jest dobrze, to nie ruszaj, bo się popsuje. I właściwie tak powinniśmy traktować skórę normalną. Może dosyć w dość prostych słowach, ale jest to najbardziej, myślę, przydatna zasada w przypadku pielęgnacji skóry normalnej. Niestety nie każdy ma to szczęście, żeby mieć skórę normalną, więc tutaj, co tutaj, jeżeli mamy na przykład skórę tłustą, przepraszam, suchą, to w jaki sposób powinniśmy o nią dbać? Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby dostarczać odpowiednią dawkę wody, ale wody nie tylko wewnętrznie, czyli w postaci picia tego urzędowego 1,5 litra wody dziennie, ale też musimy ją nawadniać od zewnątrz, stosując różnego rodzaju żele, kremy. Możliwości stosowania produktów mamy mnóstwo. Chyba że skóra jest odpowiednio nawilżona, ale jest zaburzony płaszcz hydrolipidowy skóry. Wtedy tę skórę musimy tak jakby suplementować w lipidy, czyli po prostu jakieś kosmetyki tłuste, które zawierają właśnie lipidy czy substancje o charakterze lipidów, które będą na skórze tworzyły powłokę zapobiegającą utracie tej wody, która pochodzi z naszej skóry, która będzie blokować ta powłoka hydrolipidowa czy powłoka z tych substancji o charakterze lipidowym, będzie powodowała, że ta skóra nie że ta woda nie będzie ze skóry odparowywać, tylko będzie się zatrzymywała i tym samym automatycznie nawilżała skórę. Dobrym rozwiązaniem w przypadku skóry dosyć już tak mocno suchej, czyli z pojawiającymi się ogniskami tłuszczania czy z łuską, jest ujednolicenie struktury skóry. Wówczas ja bym proponował zastosowanie peelingów. Raczej przy skórze suchej stosujemy peelingi delikatne, czy to peelingi gomasz polegające na takim ścieraniu skóry, czy peelingi enzymatyczne. Raczej bym tutaj nie stosował peelingów kwasowych ze względu na to, że mogą powodować, w peelingacji domowej oczywiście, mogą powodować zaczerwienienie skóry. Dzięki ujednoliceniu struktury skóry, czyli tej powierzchni, jeżeli usuniemy łuskę i tak dalej, czy ogniska złuszczania, osiągniemy ten efekt i przede wszystkim skóra będzie wyglądała o wiele lepiej. Z drugiej strony łatwiej nam ją będzie pielęgnować i zapobiegać tej utracie odparowaniu wody z naskórka.
Możemy też starać się zastosować produkty, które będą powodować wytwarzanie łoju w sposób naturalny. Tutaj najczęściej poleca się produkty o pH stosowane zewnętrznie, bo pH około 4-5, ze względu na to, że w takim pH jest największa wydajność produkcji ceramidów skóry, które też odpowiadają za jej natłuszczenie czy nawilżenie. I bardzo ważne jest przy projektowaniu takiej pielęgnacji skóry, aby rozróżnić, czy brak jest odpowiedniego nawilżenia czy nawodnienia skóry. Czyli to, o czym wcześniej wspominałem, bo nie zawsze suchość skóry musi. Czasem skóra jest tłusta, ale ma za mało wilgoci, czasem skóra jest odpowiednio nawilżona, ale przez to, że płaszcz hydrolipidowy jest zaburzony, ta woda odparowuje, wtedy też musimy odpowiednio, w inny sposób troszeczkę tę skórę potraktować. I tutaj przygotowałem mały slajd, przepraszam, małe zdjęcie prezentujące suchość skóry. Tutaj mamy już taką dosyć zaawansowaną tę suchość z obecnością ognisk spuszczania czy z zgromadzeniem się łuski. To jest taka charakterystyczna okolica między brwiami, gdzie najczęściej dochodzi, między brwiami, czoło i policzki, gdzie dochodzi do tego zgłuszczania. Często u panów będzie to jeszcze okolica zarostu, która jest dosyć mocno podrażniana, ale o tym może też troszeczkę później opowiem. I tak, skóra tłusta, tutaj obrazujemy smażonym bekonem, bo czemu nie? Jest to skóra, jak już wcześniej wspomniałem, z nadprodukcją sebum. I jak musimy zadbać o to, żeby tę skórę znormalizować, doprowadzić do tego stanu idealnego? Przede wszystkim musimy wyrównać poziom między nawilżeniem a natłuszczeniem skóry. To coś podobnego w przypadku tej skóry suchej, która może być sucha z dwóch różnych powodów. Na pewno musimy zadbać o dokładne, codzienne oczyszczenie skóry. Ze względu na to, że skóra tłusta często jest dość mocno, ma nierównomierną powierzchnię, czyli w cudzysłowie znowu jest porowata, zanieczyszczenia mogą pozostawać w tych ujściach mieszków włosowych, szczególnie pozostałości makijażu, ale też pozostałości na przykład masek pielęgnacyjnych, czy glinkowych, czy teraz są chyba popularne maski z węglem, więc to wszystko musi być bardzo dokładnie usunięte. Co jest istotne, a często jeszcze słyszymy o tym, że to nie doprowadzamy do przesuszenia skóry tłustej. Chyba nawet jeszcze zdarza się, że ktoś stosuje na przykład jako tonik spirytus salicylowy, czy przemywa skórę spirytusem salicylowym. Rzeczywiście jest to może jakieś rozwiązanie, ale na chwilę. Skóra taka po przetarciu jakimś intensywnym środkiem wysuszającym, czy stosowaniu środków wysuszających, przez chwilę rzeczywiście jest matowa, wydaje się ściągnięta, jej struktura wydaje się odpowiednio wygładzona, ale z czasem dochodzi do nadprodukcji sebum, więc mamy koło zamknięte. Z jednej strony usuwamy sebum, z drugiej jego nadprodukcja przychodzi z podwójną siłą, więc więcej musimy usuwać, więc więcej jest produkowane i tak dalej, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. I co jest istotne w przypadku skóry tłustej, też musimy dość mocno zwracać uwagę na stosowanie środków, które mogą być tak zwane komedogenne, czyli mogą powodować, w cudzysłowie oczywiście, żeby tutaj nie gmatwać, zapychanie porów. Niestety skóra tłusta jest o wiele bardziej skomplikowana pod względem doboru produktów niż skóra sucha. Musimy bardzo poważnie studiować składy produktów, które stosujemy na skórę tłustą, która może przerodzić się zresztą w skórę trądzikową. Więc raczej unikamy produktów, które mogą zawierać takimi sztandarowymi składnikami komedogennymi. Są na przykład wosk pszczeli, różnego rodzaju, nie wiem, na przykład masło kokosowe, w niektórych warunkach też może być komedogenne, czy masło shea. Więc tutaj z takimi produktami musimy uważać, żeby nie stosować ich na skórę tłustą. I tak, tutaj, żeby zilustrować skórę tłustą, mamy zdjęcie, na którym widzimy, że ta skóra jest rzeczywiście mocno w cudzysłowie porowata i dosyć intensywnie się błyszczy, a także widzimy zaskórniki i otwarte i zamknięte, szczególnie w obrębie nosa. Chciałbym tutaj przejść dalej do skóry wrażliwej. Jako ilustrację stwierdziłem, że Święty Mikołaj będzie całkiem niezłym przykładem, ze względu na to, że kojarzymy go przede wszystkim z kolorem czerwonym, nie tylko na kubraczku, ale też i na twarzy. I tak, taka skóra nie tylko jest uwrażliwiona na czynniki zewnętrzne, ale też może mieć swoje
dodatkowe problemy, takie jak na przykład suchość w okolicach, które szczególnie są dotknięte tym zaczerwienieniem. Zaczynamy tutaj pielęgnację, oczywiście stosujemy środki, łagodne środki myjące do skóry. Musimy wyeliminować ten czynnik drażniący, jeżeli takowy możemy odnaleźć. Często niestety nie będziemy wiedzieć, co dokładnie nas uwrażliwia, albo też po prostu nie będziemy mogli wyeliminować tego czynnika, jakim jest na przykład, nie wiem, twarda woda, którą mamy w domu, albo zbyt intensywne słońce, albo temperatura itd., itd. Żeby jednak zminimalizować działanie czynnika zewnętrznego, stosujemy tak zwaną normalizację płaszcza hydrolipidowego skóry, czyli stosujemy kremy ochronne, zarówno przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak temperatura, suchy wiatr, ale też przed promieniowaniem ultrafioletowym, czyli podczas nie tylko lata, ale też przez cały rok powinniśmy dbać o ochronę przeciwsłoneczną. I co tutaj będzie jeszcze istotne, to przy skórze wrażliwej niestety, albo może zaraz o tym powiem, ale przejdźmy teraz do prezentacji tego, jak wygląda taka skóra. I to jest taki charakterystyczny objaw dla skóry wrażliwej czy skóry naczyniowej. Tutaj widzimy utrwalony rumień. Nie jest to tylko, tutaj nie wiem, czy u Państwa jest to widoczne, ale tutaj przebiegają też nie tylko sam rumień jako taki, ale też widoczne są rozszerzone naczynia krwionośne. Jest to charakterystyczne umiejscowienie ze względu na to, że policzki, szczególnie ich szczyt, tutaj mówimy o okolicy kości oczodołowej, jest dosyć wrażliwy, ale też często pojawiają się takie zmiany na nosie, mogą też pojawiać się w niektórych przypadkach na brodzie i czole, ale to też może już świadczyć o występowaniu jakiejś jednostki chorobowej. I tak, to o czym wcześniej nie wspominałem, a co czasem jeszcze w niektórych podręcznikach do kosmetyki czy kosmetologii się pojawia, to skóra męska. Skóra męska wydawałoby się, że jest najlepszym rodzajem skóry ze względu na to, że późno się starzeje, jest dosyć gruba, jeżeli występują zmarszczki, to raczej zmarszczki mimiczne, ewentualnie zmarszczki spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją, czyli takie zmarszczki posłoneczne. Raczej ta skóra jest odporna na wszelkie czynniki atmosferyczne, jedynie występują lekkie podrażnienia w okolicy zarostu, jeżeli faceci golą się w sposób dosyć agresywny, bez zastosowania środków zwiększających zarost lub po prostu pod włos. Nie wiem, ile tutaj mamy panów, bo niestety nie mam podglądu na listę uczestników, ale myślę, że tak czy inaczej każdemu się przyda taka informacja na temat skóry męskiej. Niestety skóra męska byłaby całkiem niezła, a właściwie idealna, gdyby nie to, że standardowo jest dosyć mocno porowata. Również często dochodzi do nadprodukcji sebum, szczególnie w okolicy nosa czy czoła. Więc w efekcie jednak ma swoje problemy. Co ciekawe, skóra męska obecnie raczej rzadko już występuje, ze względu na to, że raczej jest, może inaczej, wspominana jest raczej w tych podręcznikach starszych. Obecnie dieta, przetworzone produkty, stosowanie suplementów diety, czy nawet sam styl życia wpływa na to, że osiągnięcie tego takiej typowej skóry męskiej jest raczej ciężko spotykane, bym powiedział. Częściej skóra męska, jeżeli u osób, które rzeczywiście już taką posiadają, częściej przechodzi właśnie w skórę taką z cechami trądziku, ze względu na to, że tutaj znowu musiałbym zagłębiać się w gospodarkę hormonalną, ale po prostu panowie raczej z dużymi wyrzutami testosteronu mają takie typowe cechy skóry męskiej, ale przy nadprodukcji testosteronu dochodzi też często do powstawania zmian trądzikowych, więc tutaj myślę, że powtórzę się, ciężko raczej znaleźć obecnie typową skórę męską, ale jeżeli mówilibyśmy o takim klasycznym przypadku, to tutaj jest to dosyć widoczne, ta skóra, zdjęcie zostało trochę niestety podrasowane, ale widzimy na czole niewielką ilość zmian o charakterze takich zaskórników zamkniętych. Mamy też rozszerzone pory, szczególnie w okolicy nosa, policzków i drobne zmarszczki, właśnie raczej mimiczne. W opozycji do skóry męskiej oczywiście stoi skóra kobieca. Obecnie raczej częściej możemy ją spotkać niż skórę męską.
I to, co jest taka skóra kobieca, typowa, to jest skóra, którą panie chcą osiągnąć poprzez stosowanie makijażu. Czyli powinna mieć równomierny koloryt, być delikatna, powiedzmy nawet alabastrowa, delikatnie prześwitująca, na tyle cienka, że mogą delikatnie prześwitywać naczynia krwionośne, szczególnie w okolicy policzków powinno być widoczne takie lekkie zaróżowienie. Idealnie, w idealnym stanie jest to skóra po prostu nieskazitelna. Stąd właśnie jako taką ilustrację stwierdziłem, że chińska porcelana będzie całkiem niezłym przykładem. Skóra charakteryzuje się raczej niską porowatością, czyli struktura jest raczej wygładzona. Co możemy zauważyć na tym zdjęciu? Tutaj u pani rzeczywiście, jeżeli się przyjrzymy dość mocno u pani ze zdjęcia, widzimy wstawanie lekkich zmarszczek, brust, co jest w sumie charakterystyczne dla każdego, kto poddaje się wpływom czasu i nie korzysta z medycyny estetycznej. Widzimy być może lekką porowatość skóry, ale jest ona bardzo subtelna. Tak, skóra naprawdę wygląda na ładnie wygładzoną. I tak, tutaj to, o czym Państwu wspominałem, to są takie typowe cechy skóry, ale skór podstawowych. Tak naprawdę obecnie raczej ciężko znaleźć kogoś, kto ma tylko skórę tłustą, albo samą skórę wrażliwą, albo skórę tylko normalną. Raczej spotykamy różnego rodzaju miksy tych skór, więc tak naprawdę myślę, że znakomita większość z nas ma po prostu skórę mieszaną. Najczęściej spotykamy połączenia takich skór jak skóra normalna i wrażliwa, gdzie na przykład w okolicy policzków pod wpływem, nie wiem, tarcia albo zimna dochodzi do powstawania lekkich zaczerwienień, które raczej utrzymują się krótko. Może występować również połączenie na przykład skóry tłustej i wrażliwej. Czemu nie? Skóra tłusta przy nieodpowiednim poziomie nawilżenia czy na nieodpowiedniej ilości wilgoci może być podatna na czynniki atmosferyczne czy na czynniki drażniące. Czemu nie? Występuje też połączenie skóry normalnej, wrażliwej i suchej. Tutaj ta suchość często pojawia się na podłożu w miejscach, gdzie dochodzi do podrażnień tej skóry. Ale tutaj często też zdarzają się na przykład skóry tłuste, ale odwodnione, więc mają niektóre cechy skóry suchej. Mogą być też wrażliwe, więc tak naprawdę tutaj te wszystkie sposoby pielęgnacji, które podałem Wam poprzednio, tak naprawdę musimy stosować indywidualnie. Nie możemy przyjąć, że ok, mam najwięcej skóry suchej, więc będę stosował tylko środki natłuszczające. Wszystko musimy rozpatrywać indywidualnie, więc okazuje się, że ten podział na skórę jest dosyć prosty. W efekcie zaprojektowanie pielęgnacji nie jest tak łatwe. Często niestety odbywa się metodą prób i błędów. Często posiłkujemy się wiedzą z internetu czy tym, co ktoś nam podpowie. Okazuje się, że każda twarz, każda cera jest dosyć mocno zindywidualizowana, więc pielęgnacja też musi taka być. Tutaj może zanim przejdziemy, w sumie zostało mi już niewiele prezentacji, więc może dokończę tutaj o tej cerze nastolatka, czyli właściwie tym trądziku. I odpowiem tutaj na resztę pytań. Być może jeszcze przyjdą Wam do głowy jakieś pytania. I tak, skóra trądzikowa. Takiego typu skóry raczej nie wyróżnia się w podręcznikach czy publikacjach. Możemy mówić czasem o cerze problematycznej. Ja tutaj na potrzeby naszego spotkania ukułem taki termin. Jest on dosyć mocno roboczy. I dlaczego mówię o tym w charakterze skóry cery nastolatka? Właściwie trądzik młodzieńczy jest chorobą, która powoduje ten najczęściej spotykany trądzik i dotyczy on 80% populacji między 11 a 30 rokiem życia. Kiedyś nawet mówiło się chyba o 15, że szczyt przypada na około 15 rok życia. Wtedy mniej więcej zaczynały się te zachorowania, ale obecnie zauważamy, że jest to o wiele wcześniej. I co? Najczęściej, co powoduje właściwie ten trądzik? Najczęściej obwiniamy o powstawanie zmian trądzikowych, taką wredotę, jaką jest Propionibacterium acnes. I rzeczywiście to jest bakteria, która normalnie bytuje na naszej skórze. Nie bierze się ona nagle w okresie dojrzewania, nie atakuje naszej skóry. Jest ona z nami przez całe życie. Ale w okresie dojrzewania skóra zmienia się, jest nadprodukcja łoju, dochodzi do intensywnego złuszczania tych ujść
mieszków włosowych, gdzie w połączeniu z łoją tworzą się takie, no, powiedzmy, czopy, które zatykają te ujścia. I jeżeli Propionium bacterium acnes jest w takim zaczopowanym mieszku włosowym, to wtedy ma idealne warunki do rozwoju, bo jest to bakteria beztlenowa, która żywi się tak naprawdę łojem, więc czego jej więcej potrzeba? Brak tlenu, dla niej super. Ma co jeść, więc się intensywnie namnaża. Prowadzi to do rozkładania triglicerydów, dowolnych kwasów tłuszczowych, które mogą powodować podrażnienie, mogą powodować powstawanie stanów zapalnych, więc w efekcie mamy piękny rozkwit trądziku. Czym charakteryzuje się skóra trądzikowa? Tak jak wcześniej wspomniałem, ma ona sporo wspólnego z trądzikiem, przepraszam, ze skórą tłustą, czyli nadprodukcja łoju, w efekcie błyszczenie, rozszerzone pory, nierównomierna struktura, ale jest obecność, występują zaskórniki i krosty również na podłożu zapalnym, chociaż nie są to jedyne wykwity przy trądziku, bo mogą być jeszcze różnego rodzaju głębiej położone zmiany, ale o tym nie będę zbyt dużo wspominał, bo temat jest bardzo szeroki niestety, a czasu mamy coraz mniej. Tutaj chciałem jeszcze Wam zaprezentować kilka postaci trądziku. Od łagodnego do najcięższych postaci. Trądzik nie musi, tutaj pojawiało się pytanie, widziałem na czacie, a propos trądziku na plecach. To tutaj od razu powiem, zanim odpowiem na tamte pytania, bo jeszcze ich dokładnie nie przejrzałem. Trądzik występuje, może występować na praktycznie całym ciele, w miejscach, gdzie dochodzi do, które są takie, mają tendencję do produkcji łoju, do nadmiernej produkcji łoju, więc nie jest rzadkością, że trądzik występuje właśnie na plecach, na pośladkach, na klatce piersiowej. Mówimy wówczas o troszeczkę innej postaci trądziku, o trądziku odwróconym. Temat jest naprawdę ciekawy, być może będzie kiedyś jeszcze okazja przy jakimś kolejnym warsztacie o tym troszkę więcej opowiedzieć. W każdym razie trądzik łagodny to jest coś, przez co chyba każdy z nas przechodził. To są te zdjęcia, które są najbardziej po lewej stronie. Od ten trądziku średnio nasilonego powinniśmy już tutaj zacząć się niepokoić i powinniśmy myśleć o konsultacji zarówno z dermatologiem, jak i nawet konsultacji kosmetologicznej, nie tylko w celu, nawet niekoniecznie w celu wykonania samego zabiegu, bo zawsze często te zabiegi będą niemożliwe, ale też żeby to leczenie dermatologiczne poprzeć odpowiednią pielęgnacją, stosowaniem odpowiednich produktów, czy nawet zmianą nawyków w codziennej pielęgnacji, czy w codziennym stylu życia, nawet nawyków żywieniowych. Tutaj zachęcam do konsultowania takich zmian właśnie z profesjonalistami, niekoniecznie posiłkowaniem się artykułami w internecie czy prasie kolorowej, ze względu na to, że często są one pisane przez laików i mogą powodować troszeczkę więcej złego niż dobrego. W każdym razie takie ogólne zasady pielęgnacji, co robić z tą cerą trądzikową, to przede wszystkim musimy pamiętać o zachowywaniu podstawowej higieny, czyli staramy się, w sumie w dobie pandemii nie jest to skomplikowane, bo codziennie pamiętamy o bardzo częstym myciu rąk, staramy się też według tych podstawowych zasad pielęgnacji codziennie oczyszczać skórę. Przez oczyszczanie mówimy po prostu o jej odpowiednim przemywaniu czy zmywaniu makijażu. Nie jest problemem, znaczy nie jest błędem stosowanie, a właściwie jest potrzebne stosowanie łagodnych peelingów. Tutaj najczęściej zaleca się peelingi zawierające kwas niskostężone czy peelingi enzymatyczne. W niektórych przypadkach można też stosować peelingi ziarniste, ale tutaj każdy przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie. Co jest bardzo istotne, samodzielnie nie usuwamy krost, zaskórników, czy otwartych, czy zaschniętych. Starajmy się nie wyciskać tego, ze względu na to, że skóra jest organem, który dość długo dojrzewa. Mniej więcej przyjmuje się, że do 16 roku życia nie zakończył się pełen proces dojrzewania skóry. W nieodpowiednim czasie usuwanie tych krost może po prostu wyciskanie tak zwane, czy drapanie, może powodować po prostu długotrwałe, czy dożywotnie powstawanie blizn, czy stale tak jakby rozszerzonych porów, tworzą się wówczas takie jakby dołki w skórze. Warto też zwrócić przy pielęgnacji uwagę nie tylko na to, co stosujemy na skórę, ale zwróćmy uwagę na dietę,
bo jest to naprawdę bardzo ważny czynnik. Skóra jest organem, który pokazuje nam wszystko, co dzieje się w naszym organizmie, nie tylko hormony, nie tylko czynniki zewnętrzne, ale również pożywienie bardzo mocno wpływa na stan skóry i musimy o tym pamiętać. Tutaj myślę, że na tym etapie chciałbym zakończyć prezentację, ale widzę, że jest jeszcze kilka pytań, na które nie odpowiedziałem. Zatrzymaliśmy się. Aha, tutaj pani Paulina pyta, jak walczyć z bardzo rozszerzonymi porami na twarzy? No i znów ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, ale w wieku nastoletnim na razie nie zawracałbym sobie tym głowy. Skóra na razie i tak jest pod wpływem bombardowana przez ciągłe zmiany hormonalne, też w wieku dojrzewania prowadzicie bardzo intensywne życie towarzyskie, może dobra, nie w tych czasach. Planujecie różnego rodzaju wyjazdy, więc wasze życie nie jest do końca usystematyzowane. Więc dopiero myślę, że później, jeżeli gospodarka hormonalna się uspokoi, proces dojrzewania się zakończy, dopiero wtedy bym myślał o tym, żeby z tą skórą w jakiś sposób ją normalizować, bo są specjalne zabiegi, które rzeczywiście są do tego dedykowane. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację domową, to jeżeli są tylko rozszerzone pory, skóra jest normalnie oczyszczana, nie występują żadne zmiany trądzikowe, nie ma żadnych, właściwie nie jest to skóra problematyczna, to może pani spróbować stosowania glinek. Glinki są takim podstawowym składnikiem, znaczy podstawowym, od dziesiątek lat stosowane są jako środek ściągający do skóry. Co prawda chwilowo, ale jednak potrafią bardzo ładnie wygładzić skórę. Więc myślę, można spróbować tego. Ale tak jak mówię, każdy przypadek jest indywidualny. Nie chciałbym tutaj prowadzić wam konsultacji, które mogą was prowadzić w błąd, bo każda skóra, tak jak wcześniej wspomniałem, jest indywidualna i ciężko jest mówić tak bardzo ogólnie. Tutaj ktoś nam doradza pomadkę do ust, więc tutaj jak najbardziej pomadki ochronne do ust z filtrem SPF możemy stosować. Jeżeli chodzi o wysyp zmian trądzikowych, tutaj ktoś pyta, skąd to się bierze. To jest to mniej więcej ten sam mechanizm działania, co na skórze. Po prostu stwarza się odpowiedni rozwój, odpowiednie warunki do rozwoju drobnoustrojów, które powodują powstawanie trądziku, tylko jest po prostu to takie nietypowe umiejscowienie. Pani Karolina pyta, czy to prawda, że ostre potrawy fast food wpływają źle na cerę. Tutaj myślę, że to jest pytanie bardziej do dietetyka niż kosmetologa. Jednak z mojego punktu widzenia myślę, że musimy skórę traktować, tak jak wcześniej wspomniałem, jako organ, który daje nam znać o wszystkim, co się dzieje w organizmie w pewien sposób. Więc na pewno nieodpowiednia dieta czy stosowanie środków, które nie do końca, przepraszam, przypraw, które nie do końca nam odpowiadają w jakiś sposób, mogą zaburzać funkcjonowanie organizmu, może wpływać źle na cerę, ale myślę, że tutaj bardziej dietetyk by się mógł konkretnie o tym wypowiedzieć. I tutaj jeszcze, tutaj znowu pojawia się pytanie o dietę. Tutaj mogę tylko, tutaj pani pyta, czy na przykład czekolada powoduje trądzik. Tutaj zacytuję, znaczy nie zacytuję, ale przytoczę wypowiedzi właściwie nie przytoczę, ale podeprę się podręcznikami do kosmetologii czy dermatologii. W większości z nich wspomina się, że rzeczywiście dieta, szczególnie bogata w cukry proste czy w produkty wysoko przetworzone, może powodować nasilenie trądziku. Tutaj jeszcze pani Dominika pyta o zabiegi profesjonalne, czy mikrodermabrazja jest dobrym pomysłem w terapii trądziku. Osobiście raczej bym nie stosował u siebie w gabinecie, ale wszystko jest tak naprawdę sprawą indywidualną. Może się okazać, że będzie to dobre rozwiązanie, ale klasycznie, raczej podręcznikowo, nie zalecamy stosowania tego. Tutaj jeszcze padło pytanie, co sądzę o stosowaniu Izoteku. Nie wiem, nie jestem lekarzem, nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Izotek jest tutaj dla osób niezorientowanych, jest lekiem, który stosuje się w terapii trądziku, raczej mocniej nasilonego. Rzeczywiście efekty daje bardzo dobre, ale daje też dużo skutków ubocznych. Więc tutaj ja nie mam na tyle, nie jestem na tyle kompetentną osobą, żeby, znaczy nie mam kompetencji, żeby się wypowiadać na temat leczenia farmakologicznego.
więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. I tutaj pani Klaudia jeszcze zadała ostatnie pytanie. Czy to prawda, że powinno się stosować krem z filtrem SPF na co dzień? Tak, w zależności od potrzeb oczywiście, jeżeli mamy taką pogodę jak teraz, czyli słońca mamy niezbyt wiele, więcej mamy tego deszczu i chmur na zewnątrz. Jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że jednak jakiś krem z niskim filtrem, ale nam się zawsze przyda. Promieniowanie ultrafioletowe to nie jest tylko słonko, które nas opala. To są różnego rodzaju, to jest szerokie spektrum promieniowania, które jednak w jakiś sposób może docierać do naszej skóry. Nie zaszkodzi chronić elementy skóry, które są najbardziej eksponowane na to promieniowanie ultrafioletowe. Więc nie jest to absolutnie błędem. Myślę, że jest to całkiem niezłym działaniem, szczególnie w przypadku skór problematycznych, takich jak skóry wrażliwe, czy stosowanie w przypadku skór, które, przepraszam, w przypadku osób, które stosują niektóre rodzaje leków czy suplementów. Na pewno musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy pojawia się już nawet delikatne słońce, jednak powinniśmy stosować kremy z filtrem. Nie musi to być koniecznie filtr 50, ale najważniejsze jest to, żeby nie doprowadzać do poparzenia skóry. Bo w późniejszych latach może to niestety odbić się negatywnie na naszym zdrowiu, nie tylko wyglądzie, ale również i zdrowiu. Dobrze. Czy pojawią się może jeszcze jakieś pytania, czy udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości? Dobrze. Widzę, że na czacie nikt nic nie pisze, więc cóż. Chciałem Wam serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że mogłem Wam chociaż odrobinę przybliżyć temat pielęgnacji skóry i pokazać, że wcale nie jest to tak łatwe, jakby się wydawało. Od siebie jeszcze mogę tylko dodać, że przy pielęgnacji skóry kierujcie się w dużej mierze tak naprawdę własnymi doświadczeniami i starajcie się sprawdzać składy kosmetyków. Ze względu na to, że tak jak wspomniałem, każda skóra jest inna, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, więc do wszystkiego musimy podchodzić indywidualnie. Dziękuję Wam serdecznie w takim razie. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Już nie w trybie wirtualnym, ale rzeczywistym. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Do zobaczenia.